inwestowałem, nawet się załapałem na tą bańkę w 2017 i coś tam tak, też zarobiłem. Końcówka 2017, może 2018. No, akurat końcówka to był jeden z gorszych momentów 2017. Żeby wejść. Ale ja wszedłem wcześniej trochę. Tak, także pamiętam ten 21, 22 grudnia 2017 roku, coś w tym stylu. Jeszcze jako student sobie spokojnie grałem na komputerze w jakąś grę i się okazało, że to była najdroższa gra mojego życia, ponieważ w międzyczasie Bitcoin poleciał z tych 20 czy tam 19 tysięcy do 10 tysięcy dolarów. Ja na chwilkę zerkam, bo wtedy akurat, jak pewnie każdy, kto siedział w krypto w trakcie tej bańki, byłem odrobinę uzależniony od takiego trochę day tradingu, trochę mix inwestowania i day tradingu. Dokładnie, wiem, bo tak. sam dokładnie w tym samym czasie to samo robiłem. Więc... Tak. I wtedy oczywiście przerażenie, co się stało, spadło o 50%. Ja wtedy byłem naprawdę dużo kasy do przodu. Cześć, przed nami kolejny odcinek The Wait Starts. Dzisiaj porozmawiamy sobie o możliwości tokenizacji swoich projektów przy pomocy platformy Mosaico. Jest ze mną Adam. Adam jest tutaj dyrektorem operacyjnym Mosaico oraz product ownerem, odpowiedzialny za rozwój całego projektu, całej firmy, więc jest to idealna osoba, żeby nam poopowiadać właśnie, w jaki sposób możemy wejść ze swoimi projektami w świat blockchain, bądź z drugiej strony, w jaki sposób możemy zainwestować w takie projekty. Ale zanim przejdziemy do tego, Adam nam opowie troszkę o swojej drodze, jak z prawnika został dyrektorem operacyjnym firmy, która wdraża innowacje technologiczne, ale również innowacje właśnie biznesowe i szerzy ekonomię tokenizacji. Adam, jak to się stało? Wiesz co, droga była generalnie dosyć krótka z zostania prawnikiem do zostania dyrektorem operacyjnym, COO, jak to mówimy, Chief Operation Officer, dlatego, że to jest tak naprawdę moja druga praca. Co prawda jestem w tym miejscu już trzeci rok, natomiast pierwsza moja praca to były po prostu praktyki w kancelarii prawnej, robione już na ostatnim roku studiów. I tak się akurat składa, że mój wtedy dzisiejszy szef obsługiwał generalnie cały konglomerat spółek, którego częścią jest Mosaico. Akurat były to czasy wypuszczenia tokena Rahim Coin, czyli właśnie naszego pierwszego podejścia do generalnie tematu tej tokenizacji, kryptowalut, do całego tego wejścia w sferę krypto. I ja wtedy jeszcze od zewnątrz zajmowałem się po prostu w tej kancelarii ogarnięciem koncepcji prawnej Rahim Coina. Miałem też dosyć sporo wątpliwości co do tego, co wtedy zostało stworzone. Zatrzymajmy, bo to jest właśnie dobre pytanie. Jak z punktu widzenia osoby, która wchodzi w świat krypto, z jednej strony nie zna go, ale z drugiej strony zna te wszystkie zawiłości legislacyjne naszego państwa. Co czułeś ty, nie? W sensie, czy dla ciebie to było takie skomplikowane wejście w to wszystko? Wiesz co, Rahim Coin sam w sobie był i dalej jest dosyć dziwnym projektem. On nie jest taki idealnie krypto jak większość ICO, które znamy, tak, jak większość tych popularnych kryptowalut, tokenów. Dlatego, bo Rahim wymyślił sobie, że stworzy udział w człowieku, tak, no to już udział, to już samo w sobie ma pewnie jakieś tam znamiona spółki, jakiegoś tam instrumentu finansowego, no dlatego jednym z pierwszych kroków, które jeszcze przed moim wejściem w ten projekt zostały zrobione, to była konsultacja z KNF-em, tak? I tutaj z KNF-em, powiedzmy, mieliśmy chyba z półtorej roku, mniej więcej, może nie tyle przepychanek, co po prostu było kilka konsultacji, a później przez praktycznie rok czekaliśmy na odpowiedź. No, ostatecznie skorzystaliśmy z koncepcji prawnej, która została przez nich zaproponowana, czyli innymi słowy Rahim Coin jest po prostu pożyczką, a ten udział w człowieku, czyli ta dywidenda de facto z człowieka, to są po prostu odsetki od tej pożyczki, właśnie jakoś tam waloryzowane algorytmicznie, powiedzmy, zgodnie z jakimś tam konkretnym równaniem o stopę, o przychód Rahima, tak? Czyli tam ten przychód Rahima, w zasadzie dochód na picie jest podzielony na kilku pitach. Jest podzielony na 21 milionów kawałków i to daje jakąś tam stopę zwrotu w skali roku, wypłacaną w postaci odsetek od pożyczek. Okay. Natomiast w momencie, kiedy ten temat w ogóle do mnie trafił wtedy do kancelarii, no to tak na to patrzyłem tak raczej z podejrzliwością, no bo tutaj jest to dosyć blisko instrumentu finansowego. Tak naprawdę mnie przekonało, że to nie jest instrument finansowy dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii KNF-u na temat tego projektu. No tym niemniej ja już wtedy raczej byłem zajawiony generalnie kryptowalutami, blockchainem, Oczywiście inwestowałem, nawet się załapałem na tą bańkę w 2017 i coś tam tak, też zarobiłem. Końcówka 2017, może na 2018. Akurat końcówka to był jeden z gorszych momentów 2017. Żeby wejść. Ale ja wszedłem wcześniej trochę. Tak, także pamiętam ten 21, 22 grudnia 2017 roku, coś w tym stylu. Jeszcze jako student sobie spokojnie grałem na komputerze w jakąś grę i się okazało, że to była najdroższa gra mojego życia, ponieważ w międzyczasie Bitcoin poleciał z tych 20 czy tam 19 tysięcy do 10 tysięcy dolarów. Ja na chwilkę zerkam, bo wtedy akurat, jak pewnie każdy, kto siedział w krypto w trakcie tej bańki, byłem odrobinę uzależniony od takiego trochę day tradingu, trochę mix inwestowania i day tradingu. Wiem, bo tak. sam dokładnie w tym samym czasie to samo robiłem. Więc... Tak. I wtedy oczywiście przerażenie, co się stało, spadło o 50%. Ja wtedy byłem naprawdę dużo kasy do przodu. No to sprzedaj go zgodnie ze starą zasadą traderów. Sprzedaj tanio i kupuj drogo, nie? No podskoczyło z powrotem o 20% do góry, bo to wtedy były takie spadki i takie wzrosty równolegle. Tak, w ciągu dosłownie parunastu minut, no to kupiłem i potem znowu spadło, no to sprzedałem, tak? Ale no, to była w sumie taka dygresyjka, wracając właśnie do tych Rahim Coinów. No, okazało się, że firma potrzebuje prawnika na etat, no, ponieważ już tutaj dosyć dużo kasy zostało wydane na wszelakie doradztwo podatkowe związane z tymi Rahim Coinami, na wszelakie no właśnie te opinie KNF-u. No oczywiście nie było prawnika wewnątrz, więc no, myślę, że akurat w te opinie prawne zostało zainwestowane więcej kasy, niż zostało pozyskane ze sprzedaży Rahim Coinów, na początku przynajmniej. No więc pojawiłem się w tej firmie, szczególnie że równolegle Rahim też się zajawił na nowy projekt, znaczy generalnie na tokenizację personalną. No i tak miała powstać aplikacja Sapiens, której w sumie ICO rozpoczęliśmy wtedy w marcu 2019, coś takiego. No i wtedy już tak naprawdę od miesiąca byłem na pokładzie wewnątrz firmy. No, minęło parę miesięcy, ICO fajnie szło, otworzyliśmy spółkę Sapiensy, która do tej pory działa. No a tak się wyszło na to, że jest potrzebny ktoś operacyjny, kto ogarnia wszystkie tematy, tak? A jako że zespół wtedy liczył z 5 osób, z czego w większości byli to programiści, ewentualnie tam grafik, a ja jako prawnik też siedziałem w krypto, miałem doświadczenie, wiedziałem, jak przelewać tokeny, jak emitować tokeny, no generalnie znałem się na wszystkich rzeczach, na których się powinien znać dyrektor operacyjny świeżo powstającego projektu krypto, no, także zostałem mianowany na to stanowisko i piastuję je do tej pory, przy czym jednak skupiam się na projekcie Mosaico, który powstał no, tak naprawdę pół roku później, a Sapiensy przekazaliśmy Szczepanowi, z którym też miałeś bądź będziesz miał okazję rozmawiać. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o Mosaico, bo dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, czyli tokenizacji projektów, bo tak jak wspomniałem, zaczęło się wszystko od kilku ludzi, zaczęło się od Rahima, który tworzył swojego Rahim Coina, który jest takim, jak sam wspomniałeś, takim ciekawym tworem, bo nie jest ani taki token personalny do końca, bo jest to instrument, na którym w jakiś tam sposób ludzie zarabiają przez dywidendę. Z drugiej strony to też nie jest projekt taki, nie wiem, crowdfundingowy, gdzie to jest czysto w tą stronę, bo to jest też jednak trochę ta marka personalna. Tutaj sam Rahim Coin na razie bym go odłożył na bok, tutaj nie mieszał do tego. Natomiast my dzisiaj będziemy rozmawiać o tokenizacji projektów, tokenizacji biznesów, czyli w jaki sposób pozyskać środki dla swojego biznesu, bądź dla jakiś swój projekt, który chcemy realizować, tak? I do tego ma służyć, w tym ma pomagać platforma Mosaico. Ja bym powiedział, że ona w tym pomaga i to już od prawie że 2 lat. Teraz w listopadzie będziemy mieli drugą rocznicę. I przez ten czas tokenizowaliśmy pod 30 projektów. Mamy w kolejce chyba kolejnych 10. Początki były oczywiście ciężkie, tak. W ogóle zauważyłem taką ciekawą prawidłowość, że każda startująca platforma crowdfundingowa, każdy launchpad zaczyna od jakiegoś swojego projektu. Dlatego, bo się okazuje, że trzeba się po pierwsze tego nauczyć, po drugie żaden klient nie chce przyjść bez takiego, dokładnie, bez success story, bez takiego dowodu, powiedzmy, słuszności, że to się uda, więc my też tak naprawdę wystartowaliśmy od swojego projektu w postaci projektu Kopernik. Przy czym tutaj akurat to nie do końca było tak, dlatego, bo zanim zaczęliśmy faktycznie tokenizować, czyli wypuszczać tokeny, tworzyć ICO, czy też mieliśmy taką fazę na crowdfunding, na proste spółki akcyjne. No, generalnie już byliśmy troszkę obeznani w rynku, zaczęliśmy robić takie warsztaty koncepcyjne, wymyślać koncepcje tokenów. No, w tym od zawsze byliśmy dobrzy, bo już mieliśmy za sobą Rahim Coina, który miał koncepcje prawne chyba za 4 i mieliśmy za sobą właśnie Sapiensy, które było taką kryptowalutą z krwi i kości i w sumie dalej nią jest. Teraz niedługo będą się z nim działy fajne rzeczy, ale o tym pewnie w innym wywiadzie. Tak. I tym razem nie ze mną. Także zaczęły do nas przychodzić firmy, które po prostu chciały, żeby wymyślić im jakiś token. Niekoniecznie nawet, żeby pozyskać na to pieniądze, tak? Tylko na przykład wymyślić zastosowanie blockchaina w jakiejś aplikacji, no, po prostu pomóc sfinansować jakiś projekt i tak w sumie zaczął się Kopernik, że przyjechało do nas kilku chłopaków z drugiego końca Polski, którzy mieli już jakieś doświadczenie w fotowoltaice. No i to doświadczenie postanowili przekuć już w jakiś swój własny projekt w postaci zbudowania farmy. Przy czym oczywiście, jak to zwykle bywa, wielkie wizje, więc zamiast jednej farmy to od razu budujemy 1000. No i skończyło się to tak, że my faktycznie wymyśliliśmy koncepcję, super koncepcję, jestem do tej pory z niej bardzo dumny. Głównie moja jednak mimo wszystko była. Ta koncepcja działa po tych 2 latach, funkcjonuje, tokeny CKWH, czyli właśnie stokenizowana energia wyprodukowana na farmie jest sprzedawana, skupowana na Kanga Exchange. No tym niemniej chłopaki z północy Polski się po 3 miesiącach wykruszyli i nasza spółka kupiła cały projekt i wtedy ten projekt już był w całości nasz. Czyli może nie zaczęliśmy od w całości naszego projektu, ale po tych właśnie 2–3 miesiącach już to był nasz jedyny projekt na platformie, którym się musieliśmy zajmować jedynie my i tak naprawdę na nim się nauczyliśmy całego tego fachu pozyskiwania kapitału. No, aktualnie mamy już 3. zbiórkę Kopernika i za każdą nową zbiórką jest tak, że w pierwszym miesiącu i w ostatnim miesiącu, powiedzmy, zbierzemy więcej niż zebraliśmy w całej poprzedniej zbiórce. To powiedz mi w takim razie, czym to się różni jakby z punktu widzenia osoby właśnie, która ma projekt, która chce pozyskać środki od crowdfundingu? Albo czym to się różni od innych instrumentów, bo mamy crowdfunding, możemy założyć spółkę akcyjną i na przykład próbować wejść docelowo na giełdę, możemy pozyskać inwestora. Czym to się różni od tych standardowych instrumentów i czemu warto się tym zainteresować? No, tutaj pewnie musimy po pierwsze rozwiązać jakiś zwykły crowdfunding, taki jak mamy na jakimś Kickstarterze, tak. Indiegogo, tak? No tutaj po prostu zbieramy kasę na jakiś projekt, kropka, bez żadnej struktury, powiedzmy, biznesowej, tak? Mamy crowdfunding udziałowy. Ale to znowu crowdfunding udziałowy jest bardzo powiązany właśnie z emisją akcji, z wejściem na giełdę, bo to jest takie, powiedzmy, przed New Connect, no, tak? Przy czym, jak do tej pory chyba żaden z projektów equity crowdfundingowych w Polsce nie wszedł na ten New Connect, pomimo faktu, że tych emisji pewnie było zrobionych ze 100 albo ze 200. No, u nas właśnie tą główną przewagą jest to, że my dajemy giełdę od razu, tak? Giełdę kryptowalut, Kangę. No, tym niemniej też nie ma problemu, żeby z tym tokenem swoim wejść na jakąkolwiek inną giełdę, przy czym oczywiście są jakieś tam koszty, są jakieś tam kryteria, które trzeba spełnić. Czyli to już zostawiacie, jeżeli ja bym stworzył swój token dla swojego projektu, automatycznie on, z tego co zrozumiałem, wchodzi na Kangę, z którą współpracujecie, a jeżeli chciałbym na przykład, żeby był na Binance, to ja już sam muszę się z Binance'em dogadać po to, żeby oni dopuścili mój token do obrotu. No tak, oczywiście Ci pomożemy w dogadaniu się z Binance'em, bo jakieś tam kontakty przez te 2 lata nabyliśmy, tak, i troszkę zęby na tym zjedliśmy, można powiedzieć. Aczkolwiek żaden z naszych tokenów na Binance nie jest notowany, ponieważ jednak powiedzmy różnica pomiędzy stokenizowanymi aktywami, którymi się głównie zajmujemy, a takimi czystymi kryptowalutami jest taka, że krypto to najczęściej jest jakiś wirtualny, cyfrowy projekt, który albo już powstał, albo dopiero powstaje. No i tutaj gra jest głównie spekulacyjna, tak? Czyli na 90% ten projekt pójdzie do kosza, tak jak w 2017–2018 roku, tam chyba na 95% ICO się okazywało skamami albo po prostu nieudanymi projektami, no a to pozostałe 10% faktycznie wystrzeli, tak że Ci, jak będziesz miał odrobinę szczęścia, pokryje straty na pozostałych 90% projektów, tak? Natomiast w przypadku tokenizacji jest trochę inaczej, ponieważ w większości my tokenizujemy fizyczne biznesy. Generalnie analizujemy, weryfikujemy biznesplan całego tego przedsięwzięcia. No ono generalnie nie wystrzeli 100-krotnie, tak? A nawet jeżeli wystrzeli, to wystrzeli spółka, a my się wystrzegamy tokenizacji akcji spółek, ponieważ to są instrumenty finansowe, o czym pewnie zaraz też coś więcej opowiemy. Tylko staramy się tokenizować jakiś produkt, tak? Czyli na przykład z jakiś ten produkt, weźmy takie beczki palikota, inwestujesz poniekąd w whisky, tak, w alkohol, po 3 latach z tego alkoholu, dzięki temu, co ekipa palikota zrobi z tym alkoholem, narodzi nam się whisky, które tam będzie można sprzedać 2 razy drożej, więc to sobie to whisky możesz odebrać, albo możesz to sprzedać palikotowi z jakimś tam dyskontem. No generalnie masz jakąś tam, powiedzmy, gwarantowaną stopę zwrotu, stałą, ale nie ma takiego szału jak na krypto, że zarobisz 10 000 razy, tak? Okay. Czyli właśnie, bo to teraz fajnie by było to sobie rozróżnić, czyli wchodząc, inwestując w wasze projekty, tak, bo od drugiej strony, bo spytałem pierwszej od strony, ja wchodzę z projektem, teraz ja wchodzę jako inwestor w taki projekt, czyli ja nie inwestuję w akcje firmy, nie staję się akcjonariuszem, współwłaścicielem, tylko staję się kim? No właśnie, to wszystko zależy od, powiedzmy, regulaminu tego projektu, od white papera. Generalnie zawsze polecam czytać przede wszystkim white paper. Przynajmniej w przypadku projektów, które my robimy, w white paperze zawsze opisujemy koncepcję prawną danego przedsięwzięcia, tak? Czyli tak naprawdę co tutaj zostało stokenizowane, na jakiej podstawie, tak jak teraz, nie wiem, weźmy taki projekt toskanizacyjny, gdzie jest umowa kontraktacji płodów rolnych z metra kwadratowego winnicy w Toskanii, plus tam jeszcze jakieś usługi dodatkowe, które powodują, że ostatecznie możesz sobie odebrać butelkę wina, na przykład tam po jakimś tam czasie, nie? To jakoś jest uśrednione to, co tam... No generalnie to wszystko jest uśrednione, sparametryzowane, przebadane wszystkie biznesplany, wszystkie wcześniej dane na temat tego biznesu, które już... które przynoszą nam emitenci, żebyśmy się im przyjrzeli, żebyśmy wymyślili jakąś fajną koncepcję. No one już są wszystkie wzięte pod uwagę w tym tokenie i one nam tam dają jakąś konkretną stopę zwrotu, tak? Najczęściej te stopy zwrotu są w okolicach 15–20%, no dlatego, że wyższa stopa zwrotu najczęściej by zabiła ten projekt, bo przynajmniej spowodowała, że on by zupełnie nie zarabiał, tak? Rozumiem, więc by się nie rozwijał. Sensu dla osób znowu, które są współtwórcami tego projektu. Tak, a z kolei jeżeli projekt jest na tyle, powiedzmy, niedochodowy, że nie da takiej stopy zwrotu, no to znaczy, że z czym do ludzi, tak? Nie bardzo jest sens tutaj robić przeprowadzać tą tokenizację, bo ani to nie da żadnej wartości inwestorom, tak? No, ani też, no, jeżeli jest na takiej cienkiej linii balansuje, to zaraz się okaże, że to też będzie gwóźdź do trumny. A my generalnie nie chcemy projektów na naszej platformie, które okażą się no, nieudane ostatecznie, no, bo to też wpływa źle na nasz brand, tak? Na nasz PR. Już abstrahując od tego, że potem to my musimy się tłumaczyć inwestorom, dlaczego my w ogóle taki projekt dopuściliśmy, zweryfikowaliśmy pozytywnie, tak? Bo jednak nie oszukujmy się, jakaś weryfikacja po naszej stronie też tutaj następuje. Mamy projekt, jesteśmy inwestorem, inwestujemy w projekt, mamy jakąś stopę zwrotu związaną z tym, jak ten biznes pracuje, co generuje, czyli w produkt, jak generuje przychód, tak? Natomiast z drugiej strony mam token. Nie, jak ja pierwszy raz usłyszałem, że tokenizujecie, to mówię, to co? Mam token, czyli mogę nim obracać, mogę go przekazać na jakiś inny portfel i ktoś inny będzie potencjalnie potem mógł przyjść do palikota i poprosić o tą whisky? Dokładnie to możesz zrobić. Dlatego w każdym regulaminie, jak się wczytasz, jest postanowienie o tym, że sprzedając token, generalnie przekazując go gdzieś, dokonujesz równocześnie cesji umowy z emitentem. W ogóle od strony prawnej to jest bardzo ciekawa konstrukcja, której wydaje mi się, że jesteśmy pionierami na rynku polskim, no generalnie na świecie, bo nie wiem, czy gdzieś na świecie jeszcze funkcjonuje coś takiego jak znak legitymacyjny. Na pewno funkcjonuje. Tak czy siak znak legitymacyjny to jest dowód zawarcia jakiejś tam umowy, czyli na przykład w momencie, kiedy weźmiemy sobie bilet do komunikacji miejskiej, to ten bilet jest dowodem zawarcia umowy przewozu i równocześnie akceptacji regulaminu. Tak? Jak przekażemy komuś ten bilet, jeżeli nie jest imienny, no to właśnie dokonaliśmy cesji tej umowy i ktoś inny może sobie z niej skorzystać. No i token działa na tej samej zasadzie, tak? Czyli token, pod tokenem jest umowa, token jest dowodem zawarcia tej umowy. To chciałem zrozumieć. I czyli to nie są akcje, to nie są udziały, to jest umowa po prostu jakaś, umowa. Dokładnie, to jest jakaś umowa, ale tutaj gwiazdka przy tym, że to nie są akcje, nie są udziały, ponieważ na naszej platformie znajduje się jednak mimo wszystko parę projektów, które powiedzmy, że mają znamiona instrumentów finansowych, tak? Czyli na przykład token projektu Volumen, on jest dowodem zawarcia takiej jakby umowy przedwstępnej, umowy zobowiązującej sprzedaży akcji, czy tam objęcia akcji, już nie pamiętam dokładnie, no nie? Czyli tutaj też można coś takiego wcisnąć pod tą umowę. Ale rozumiem, to już zależy od projektu, to nie jest... Dokładnie tak, to zależy od projektu. Najczęściej mamy jakąś umowę dzierżawy, właśnie umowę kontraktacji, no coś w tym stylu, tak? Czyli generalnie coś, co można zawrzeć na naprawdę długi czas, z czego najlepiej nie da się wypowiedzieć, tak? Ani z jednej, ani z drugiej strony, jeżeli to jest na czas oznaczony, zgodnie z kodeksem cywilnym polskim. No i później już z tytułu tej umowy są pewne roszczenia, pewne obowiązki emitenta wobec inwestora, czyli wobec posiadacza tego tokena, bo nie wiadomo, czy posiadacz wcześniej zainwestował w te tokeny, czy może je z jakimś innym te tokeny otrzymał. Tak? One są w takim razie, tak jak mówisz, niemienne, ja je mogę przekazać komuś i tak, jest automatyczna sesja. Zwyczajne tokeny na blockchainie Ethereum w naszym przypadku, natomiast blockchain Ethereum jest już tak zapchany przeróżnymi projektami, transakcjami, że za niedługo się pewnie przerzucimy na jakiś inny. Tym niemniej na razie są wszystkie emitowane na blockchainie Ethereum, później notowane na Kanga Exchange automatycznie i nie ma żadnego problemu, żeby je sobie wypłacić do jakiegoś zewnętrznego portfela, tak? Przy czym najczęściej, jeżeli się wypłaci, to traci się mimo wszystko, jakby to powiedzieć, jakieś zyski z tego tytułu, ponieważ my bardzo często korzystamy z narzędzia POS, Proof of Stake, takiego scentralizowanego, dostępnego właśnie na giełdzie Kanga. No co powoduje, że żeby de facto otrzymywać te przychody, zyski, zwał jak zwał z tego tokena, trzeba ten token uprzednio w tym narzędziu zamrozić, tak? No jeżeli ma się te tokeny na zewnętrznym portfelu, no to nie bardzo da się równocześnie skorzystać tak, z tego narzędzia na kanale, osób, prawda? Które nie znają Proof of Stake, czyli tak naprawdę walidacja bloków na Ethereum przez to, że trzymamy, mrozimy nasze środki, dzięki temu mamy prawo do sprawdzania tego, co się dzieje, akceptowania transakcji Ethereum, czyli tak rozumiem, że Kanga ma tam jakiś swój mechanizm. Generalnie tak to wygląda od strony blockchainowej, natomiast ten mechanizm dzieli nazwę, natomiast nie dzieli do końca funkcjonalności, tak? Ten mechanizm właśnie tak działa, proof of stake, dlatego, bo stake'ujesz, czyli mrozisz te tokeny w tym mechanizmie. Natomiast nie ma tutaj żadnej akceptacji bloków, to po prostu wynika z tego, jak mrozisz, to masz prawo do udziału. To jest taka wasza tak? wersja. Tak, Także wracając do tego Proof of Stake'a, tak jak normalnie, no akurat na Ethereum dalej działa na Proof of Work. Oni próbują na tego Proof of Stake'a się przerzucić od ładnych paru lat, na razie bezskutecznie. Ale jak mamy jakieś inne blockchainy działające właśnie na Proof of Stake, no to tak jak mówiłeś, działa to na tej zasadzie, że mrozisz tam tą walutę natywną najczęściej w jakimś kontrakcie i w związku z tym masz tam prawo do zatwierdzania bloków w jakiejś tam części albo prawo do pobierania jakiejś tam części prowizji, różnie bywa, tak? No i w przypadku tego naszego Proof of Stake'a jest podobnie, przy czym no tutaj nie ma kopania, nie ma bloków. Natomiast mrożąc, stakeując swoje tokeny, jesteś w stanie, masz po prostu prawo do udziału w tej nagrodzie, tak? Rozumiem. Bez filozofii większej. To w taki sposób to działa. Czyli teraz jakbym ja chciał właśnie taki projekt, właśnie mam fajną taką rzecz, którą mógłbym w taki sposób stokenizować. Co muszę zrobić? No to zacznijmy od tego, czy masz już jakąś koncepcję tego tokena, czy po prostu wiesz, że chcesz mieć token, albo wiesz, że chcesz pozyskać. Rozumiem, że przyjmujecie kogoś też bez koncepcji? Tak, ale ten ktoś nawet jak nie ma koncepcji, to już musi mieć jakiś biznes, który my wcześniej ocenimy, że on się nadaje, że my coś fajnego wymyślimy. Tak? Możecie znaleźć koncepcję w ramach jego działalności. No dokładnie tak, możemy znaleźć koncepcję w ramach jego działalności. Zresztą my już tyle przedsiębiorstw, projektów stokenizowaliśmy, że my tymi koncepcjami sypiemy jak z rękawa, można powiedzieć, tak? Znaczy, jak już widzimy, że jest projekt z branży alkoholowej, no to my po prostu wiemy, co my byśmy chcieli do tego zastosować. Dodatkowo można, wiadomo, jakieś tam dodatkowe fajerwerki dodać, coś troszkę zmodyfikować, natomiast powiedzmy taki rdzeńkor tego już mamy zrobiony, więc to nie jest problem. No ale tak czy siak, jeżeli masz koncepcję, jesteś jej pewien, wchodzisz od razu na naszą platformę, płacisz tylko jakiś abonament, prowizję nam i generalnie pozyskujesz kapitał, pozyskujesz społeczność, no generalnie robisz to, do czego zamierzasz tego tokena używać, tak? Jeżeli nie masz koncepcji, a chcesz po prostu pozyskać kapitał, bądź z jakiegoś innego powodu stokenizować projekt, przychodzisz do nas, siadamy na dwudniowych warsztatach koncepcyjnych najczęściej, analizujemy cały twój biznesplan, liczymy, jakie stopy zwrotu możesz dać inwestorom, czy w ogóle twój projekt się nadaje, tak? Bo jednak, no nie wiem, myślę, że 30% projektów po tych warsztatach albo oni rezygnują, bo uznają, że oni nie będą w stanie tego zrobić, albo my rezygnujemy, ponieważ uznajemy, że no, ten token generalnie po prostu nie. Okay. Po prostu czyli jesteś bardzo selektywny w tym, żeby faktycznie dostarczyć też wartościowe projekty na platformę. No, to musi być sprzedawalne, to musi dostarczyć wartość inwestorom, prawda? Jasne. No. No i później jest cały ten proces, powiedzmy, prawny, czyli sporządzanie regulaminu, sporządzanie white papera. Zdarza nam się wysłać prośbę, jakąś opinię do KNF-u, natomiast oni są bardzo nieresponsywni, więc od czasu, kiedy dostaliśmy odpowiedź na temat Rahim Coina, to na przykład na temat Kopernika nie dostaliśmy odpowiedzi, a złożyliśmy ten wniosek z rok temu, z półtorej roku temu, w sumie nic, tak? Jak w przypadku Rahim Coina były jeszcze jakieś konsultacje, jakieś spotkania, to tutaj nawet nigdy nie dostaliśmy potwierdzenia, że to wpłynęło, czy powinniśmy spytać, czy to wpłynęło. No dobra, mniejsza o to. No tak czy siak później tworzymy token, załatwiamy listing na Kandze. No, jest tutaj trochę manualnego procesu, trochę zautomatyzowanego, ale większość jest na naszej głowie. No i następnie jest uruchamiana zbiórka, tak? Jeśli chodzi o samo ICO, ono najczęściej ma kilka faz, czyli najpierw jakaś faza dla prywatnych inwestorów, jeżeli projekt ma jakiś tak zwanych family and friends, jak to się mówi w crowdfundingu, na których można od razu przetestować koncepcję, bo jeżeli ani rodzina, ani przyjaciele tak nie chcą kupić projektu, nie chcą w niego zainwestować, to coś oznacza, że to po prostu jest o kant dupy rozbić, tak? No tak. Następnie wchodzimy w jakąś właśnie fazę przedsprzedaży, gdzie znowu, jeżeli nie ma private sale'a, to jeszcze doszlifowujemy koncepcję, to się oczywiście wiąże z jakąś niższą ceną, tak? Sprawdzamy, jaki jest feedback od inwestorów, a potem już następują kolejne rundy tego właściwego ICO, gdzie czasami zmienia się cena, po drodze czasami się nie zmienia, oczywiście wpływa to na stopę zwrotu, którą inwestorzy będą uzyskiwali, bo jeżeli kupią wcześniej, no to będą mieli wyższą stopę zwrotu, bo cena tokena była niższa, tak? No oczywiście w międzyczasie trzeba rozwijać cały mechanizm marketingowy, bo bez marketingu nie ma możliwości, żeby token się sprzedał. I to wspieracie swoich klientów? Wspieramy w różny sposób, tak? Mamy dosyć szeroką ofertę. Bazowo powiedzmy robimy jakąś tam serię live'ów, załatwiamy generalnie wywiady, natomiast marketing walut, tokenów jest, powiedzmy, zupełnie różni się od takiego zwyczajnego marketingu, tak? Tutaj tego się za bardzo nie sprzedaje na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie. Cała społeczność krypto siedzi na Twitterze i na Telegramie. Więc tutaj, jeżeli projekt się do tego nadaje, czyli innymi słowy faktycznie to wygląda na takie kryptoaktywo, które, powiedzmy, ma jakąś tam wartość spekulacyjną, jest możliwe, że to urośnie o ileś tam 100 tysięcy %. Tutaj proces wygląda zupełnie inaczej niż kiedy kiedy pomagamy robić marketing takim stricte stokenizowanym aktywom fizycznym, które równie dobrze mogą rywalizować na rynku z obligacjami, z pożyczkami, nie wiem, z akcjami po prostu, tak, bo dają jakąś tam w miarę stałą, przewidywalną stopę zwrotu w przyszłości. Rozumiem. Teraz chciałbym się, bo tokenizowaliście dużo projektów, tak jak wspomniałem, około 30 projektów, z tego najgłośniejszych, o których ja słyszałem, zanim się jakoś głębiej zacząłem interesować tematem, no to na pewno beczki Palikota. To był głośny temat. Powiedz mi, czy coś takiego się jeszcze głośnego gdzieś szykuje? Macie coś w zanadrzu? No, w zanadrzu na pewno mamy. Tak. Ale czy można to zdradzić, to jest inna. Nie wiem, dlatego, bo jednak różnie bywa, prawda? Może być tak, że jakiś projekt jest już na ukończeniu, ale ostatecznie jest decyzja o wstrzymaniu i potem musimy świecić oczami, więc tym kątem nie. Natomiast tu nie będę ciągnął za język, ale pociągnę co innego. Robicie swoje własne ICO, czyli sami siebie w tym momencie tokenizujecie. Tak, sami siebie stokenizowaliśmy. Co ciekawe, to nie jest token projektu jako takiego, to znaczy inaczej, nie stokenizowaliśmy to jakiegoś fizycznego aktywa, natomiast można powiedzieć, że w pewnym sensie nasz token będzie miał takie znamiona funduszu, powiedzmy, tych wszystkich tokenów, które my na naszej platformie tokenizujemy. Natomiast wy tutaj nie inwestujecie... Takiego troszkę coś w stylu jakiegoś ETF-a, czyli inwestując w ten token, inwestujesz tak jakby w każdy z projektów? Tak, żebym zrozumiał. Tak, bo ta koncepcja jest, powiedzmy, dosyć skomplikowana, jak się o niej słyszy pierwszy raz. Natomiast najważniejszym jej elementem jest to, że za zainwestowane pieniądze my nic nie kupujemy, tak? To nie jest tak, że my inwestujemy pieniądze naszych inwestorów. Absolutnie nie. To wygląda w ten sposób, że inwestorzy, kupując nasz token, mają powiedzmy prawo do udziału w koszyku naszych projektów stokenizowanych na naszej platformie. Natomiast my nie kupujemy tych tokenów, tylko od każdego tokena, który na naszej platformie się pojawia, od pewnego czasu bierzemy 1% jego tokenów, tak? Jako że te ich tokeny najczęściej przynoszą właśnie jakieś stałe, przewidywalne stopy zwrotu właśnie za pomocą tego narzędzia POS, o którym mówiliśmy wcześniej, my ten 1% tokenów będziemy dorzucali do naszego własnego POS-a, gdzie wraz z każdym nowym projektem, który będzie przynosił zyski, no te zyski z naszego POS-a będą rosnąć, tak? Mhm, rozumiem. No, tutaj tak naprawdę mamy poza POS-em jeszcze coś takiego jak WRAP, o którym za chwilę powiem, oraz plany zrobienia własnego DeFi, no ale w sumie po kolei, ponieważ tutaj wszystko jest ze sobą tak powiązane, że ja ciężko jest mówić o jednym w oderwaniu od reszty. Dokładnie, bo jeżeli ktoś się interesował tematem waszego właśnie ICO, to o tych wszystkich rzeczach macie rozpisane na stronie, to fajnie byłoby to wytłumaczyć, ja też o tym czytałem, więc zacznijmy po kolei. Zacząłeś już mówić o tym, że mając token MOS, tak, czyli ten wasz podstawowy token, który można nabyć w ICO, po części bierze się jakby udział w możliwości zysków w tym, co generują wszystkie wasze projekty, tak? No, dokładnie tak. No to, i co dalej? No, to może prześledźmy cały proces tak naprawdę. Okay. Szkoda, że jesteśmy w samochodzie, że się nie da jakiejś prezentacji, tutaj jakieś infografiki. Mamy takie fajne infografiki przygotowane na stronie white paperze, ale powiedzmy, że mamy je przed oczami, tak? Czyli na początek bierzemy 1% tokenów od projektu, który wchodzi. My to 1% rozdzielamy. 0,5% trafia do POS-a, tak? Czyli 0,5% zysków z całego projektu wpada właśnie i będzie rozdzielane pomiędzy wszystkich tych, którzy będą stajkowali, czyli zamrożą tokeny Mosaico na tym POS-ie. Natomiast 0,5% jest do odebrania w takim, powiedzmy, private sale'u, tak? Czyli innymi słowy, tutaj wchodzi mechanizm tego wrapa, o którym przed chwilą mówiłem, ponieważ tokeny MOS możesz z nich korzystać na dwa sposoby. Albo możesz je wrzucić do tego POS-a, tak, i brać udział w podziale nagrody, albo możesz je wrzucić właśnie do mechanizmu, który nazwaliśmy wrap i w ten sposób produkować tokeny WMOS, czyli wrapped Mosaico. Te tokeny tak naprawdę mają, przynajmniej na razie, jedną funkcjonalność. Za ich pomocą będzie można, powiedzmy, odebrać, wymienić je na te tokeny nowo wchodzących projektów w private sale'u. Czyli załóżmy, że teraz wchodzą nam nowe beczki palikota, token JPW22 i nie wiem, oni chcą, załóżmy, że wyemitują 50 000 tokenów po 100 zł, tak? Coś takiego by wychodziło. Oni nam będą musieli oddać 1% tych tokenów, bo inaczej nie podpiszemy z nimi umowy, czyli 500, 250 trafi do POS-a i z tego zyski, które się będą pojawiały, będą rozdzielane, a 250 tokenów trafi właśnie do wymiany za tokeny WMOS. Okay. Tylko że zamiast 100 zł, to na przykład będzie można je zakupić za, nie wiem, za 50, za 60, za 70. To wszystko zależy od nas, tutaj będzie nasza decyzja, natomiast na pewno chcemy, żeby posiadacze tokenów WMOS, ci, którzy się decydują na tak naprawdę odbieranie tokenów nowych projektów w private sale'u zamiast branie zysków z całego koszyka, żeby oni też byli zadowoleni. Okay. Tokeny WMOS się w tym wrapie produkują w tempie 1% na tydzień, czyli 52% na rok. I razy około 52 z haczkiem, tak? Czyli innymi słowy, stakujemy 100 tokenów MOS, zamiast stakujemy, wrapujemy, tak? Zamiast brać udział w POS-ie, wrzucamy je do wrapa. No i wtedy nam się jeden ten WMOS pojawi tygodniowo, czyli 52 rocznie. No i te 52 tokeny WMOS będziemy sobie mogli wymienić wtedy na jakiś nowo wchodzący projekt, do wyboru, do koloru. Mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej, coraz więcej. Natomiast to, co w sumie wydaje mi się najfajniejsze w tym całym projekcie, jest to, że stopa zwrotu tak naprawdę będzie nam rosła liniowo wraz z rozwojem Mosaico. Czyli jak będziemy mieli 20 fajnych projektów, to stopa zwrotu będzie wyższa dwukrotnie, tak? Od momentu, kiedy mieliśmy 10 fajnych projektów. Natomiast te projekty tak jakby się nie kończą, czyli w momencie, kiedy 5 lat temu wyszedł fajny projekt i on do tej pory daje zyski, tak, z tego POS-a, no to on dalej po tych 5 latach daje, a przez ten czas wszystkie projekty, które przez te 5 lat doszły, też te zyski dają. Więc można powiedzieć, że jak Mosaico zaliczy wykładniczy wzrost, do czego w sumie, na co teraz wygląda, to token MOS zaliczy jeszcze bardziej wykładniczy wzrost. Okay. Bo od nas projekty, powiedzmy, odchodzą i przychodzą, a w koszyku one będą dostawały, tak? Okej, rozumiem. No i wspomnieć jeszcze to, mamy te powiązania pomiędzy tokenami MOS, tokenami tymi wrapowanymi, a oprócz tego mówić jeszcze coś, że planujecie DeFi i to też macie opisane na stronie. Tak. Czym jest to wasze DeFi? Jeśli chodzi o DeFi, tutaj tokeny MOS nie mają z nim zasadniczo prawie że nic wspólnego, tak? Tutaj chcemy dać możliwość ludziom, którzy zainwestowali w projekty na naszej platformie oraz inne projekty, które my sobie wybierzemy, że je tak jakby wpuszczamy do tego DeFi, możliwość powiedzmy dania ich podzastaw za tokeny WMOS, tak? Czyli na przykład mam, dalej się będę opierał na tym przykładzie beczek palikota, mam sobie 10 tokenów beczek palikota. One tam są ileś tam warte. Wiem, że za 3 lata będę je w stanie, sprzedać, tak? Natomiast chwilowo za bardzo nic z nich nie mam, bo to jest akurat taka koncepcja, że dopiero po 3 latach te tokeny beczek palikota, one coś mi dadzą. Aczkolwiek ostatnio wszedł też do nich POS, ale to jest taki pomocniczy POS, który produkuje mi litry whisky, tak jakby dodatkowo. Załóżmy, że mnie ten POS jakoś bardzo nie interesuje, więc zamiast tego zamrażam sobie to 10 tokenów beczek palikota w DeFi. Ewentualne zyski z tego zostaną rozdzielone w naszym POSie mozaikowym. Natomiast ja w zamian za to, że zamroziłem to 10 tokenów whisky, dostaje ileś tam tokenów WMOS, tak? Po cenie rynkowej jednych i drugich tokenów jest tutaj siłą rzeczy jakiś popyt, podaż, one mają swoje ceny, więc jakaś tam cena wyjdzie za te tokeny whisky w WMOS, bo po drodze przeskoczymy przez parę innych cen referencyjnych, tak? No i co? No i w tym momencie mam te tokeny WMOS, oczywiście mogę je wymienić za tokeny jakiegoś nowego projektu wchodzącego. Mogę też zrobić taki sprytny, by to powiedzieć, taką karuzelę, tylko nie podatkową oczywiście, VAT-owską, tylko karuzelę na tokenie MOS w ekosystemie Mosaico, że te moje WMOSy wymienię na tokeny MOS na giełdzie. Pewnie znowu nie będzie jakiegoś bezpośredniego rynku, ale okej, wymienię na złotówki i potem złotówki wymienię na MOSy. MOSy zamrożę we WRAP-ie, więc wyprodukuję nowe WMOSy. No i oczywiście, żeby wyciągnąć te moje tokeny z tego DeFi, które tam wcześniej zamroziłem, jeżeli nie stwierdzę, że je porzucam zupełnie, no to będę musiał te tokeny WMOS tam jakby tak je tam oddać, tak? No bo de facto to, co wrzucam do tego DeFi, te tokeny jakieś tam stron trzecich, to one są zastawem pod tą pożyczkę w WMOS, tak? No więc po pewnym czasie, jeżeli już kupiłem te tokeny MOS za WMOS, wyprodukowałem WMOSy, wrzucam, wyciągam z powrotem i jestem do przodu, tak? Oczywiście można to też tam po prostu zostawić na wieczne zapomnienie. Ten mechanizm będzie miał zaimplementowane takie coś, że generalnie umawiasz się, że po jakimś czasie te WMOSy oddasz, tak? Jeżeli nie oddasz, no to ten zastaw przepada, a ty zostajesz z tymi WMOSami, które dostałeś. Także, no takie powiedzmy, pożyczki pod zastaw, ale pozwalające też trochę zagrać za krótko w pewnym sensie, no bo jeżeli załóżmy wezmę Bitcoina, wrzucę sobie w DeFi, tak? Bitcoin spadnie, WMOS zostanie bez zmian, no to zarobiłem, tak? Albo Bitcoin zostanie bez zmian, WMOS urośnie. WMOS urośnie, ja coś z tym WMOS-em zrobię, tutaj nim obrócę, wrzucę do POS-a, potem oddam tyle samo WMOS-ów, ile miało być, albo mniej, albo więcej, w zależności od tego, jak tam kurs tego tokena się zachował zamrożony, no i zostanę na plus, tak? Czyli pozwalacie na grę na krótko. Ale to, rozumiem, jest przyszłość, tak? W tym momencie to jest jeszcze przyszłość, dlatego, bo my to chcemy zrobić w całości na blockchainie. Jeśli chodzi o POS-a i WRAP-a, to jeszcze nie korzysta, ale będzie na początku korzystało z tych mechanizmów, które nam zapewnia Kanga, czyli właśnie z tego ich mechanizmu posowego. Niedługo później zamierzamy wprowadzić te mechanizmy już na Mosaico i też takie mechanizmy dla tokenów naszych projektów także umieścić na Mosaico, nie na Kandze, żeby wszystko było w jednym miejscu. A kolejnym krokiem będzie już stworzenie smart kontraktów pod to, żeby to wszystko się odbywało na blockchainie, żeby było to widoczne na blockchainie. Natomiast z tego, co pamiętam po roadmapie, to blockchainowe wersje tych kontraktów to jest i POS-a, i WRAP-a druga połowa 2022 roku, a DeFi 2023 albo koniec 2022, coś w tym stylu. Jak już się zabierzemy za smart kontrakty, to pewnie będziemy przygotowywali jeden po drugim. Czyli tu jest roadmapa, a powiedz mi, Mamy ciężką sytuację na drodze. Nas da radę, wierzę. Udało się przed jednym tramwajem, ale damy radę. No niestety Kraków o tej godzinie to nie jest nic przyjemnego dla kierowców, ale damy radę. Tak, czyli mamy, wracając jakby do naszej rozmowy już, w tym wypadku przedstawić roadmapę, nie tak mniej więcej, no, czyli... Przedstawiłem końcówkę roadmapy. Końcówkę. Tak? Co wcześniej na tej roadmapie macie? Wcześniej musimy rozwijać nasz produkt, naszą platformę, tak? Oczywiście POS dla projektów jako taki jest bardzo ważną częścią, wręcz powiedziałbym, że kluczową w rozwoju platformy, natomiast te kontrakty blockchainowe, one są głównie dla nas, dla naszych inwestorów. Ja jako product owner podzieliłem sobie powiedzmy, że roadmapę, tak? Na konkretne lata, tak jakby na takie tercje, że przez jedne 4 miesiące zajmujemy się rozwojem platformy, tak stricte, i przez kolejne 4 miesiące zajmujemy się rozwojem rzeczy dla inwestorów, tak, a przez kolejne jakimiś tam wewnętrznymi sprawami, refaktoringiem kodu, generalnie pozbywaniem się właśnie tego długu technologicznego, naprawieniem bugów, które wcześniej były jakieś mało irytujące, ale jednak dobrze by się tym było zająć. Tym niemniej właśnie co jeszcze planujemy w tym roku? W tym roku planujemy wprowadzić duży naprawdę update w postaci programu afiliacyjnego. W tym momencie nasz program afiliacyjny jest jednopoziomowy, ma dużo problemów i generalnie praktycznie nikt nie jest zbyt chętny, żeby go wykorzystywać, tak? To może 3% transakcji jest robionych za pośrednictwem właśnie kodów afiliacyjnych. Natomiast chcielibyśmy tak naprawdę poszerzać naszą społeczność, bo na tym nam najbardziej zależy, a społeczność poprzez afiliację się poszerza bardzo często, jest to bardzo standardowy, powiedzmy, model działania. Dodatkowo ostatnio wprowadziliśmy moduł airdropów i giveawayów, także część z Was mogła już z niego skorzystać, na przykład odbierając tokeny po jakimś webinarze, albo po prostu się znajdując w jakimś gronie szczęśliwców, którym tokeny wręcz z nieba spadły. Jest to też bardzo potrzebny moduł do prowadzenia marketingu w świecie krypto, ponieważ jest to, powiedzmy, najpopularniejsza metoda pozyskiwania społeczności na swoje kanały typu Twitter czy Telegram. Mianowicie robimy właśnie giveawaya na Twitterze, mówimy, że żeby być, to się mówi, uprawnionym do otrzymania takiego giveawaya, trzeba wykonać jakieś tam kroki, na przykład właśnie dołączyć do grupy na Telegramie, zarejestrować się na platformie i w ten sposób pozyskujemy nowych użytkowników, którzy miejmy nadzieję dołączą do naszego grona inwestorów. A to jest podstawa, żeby nasze projekty dobrze się sprzedawały, bo wtedy po pierwsze one mają kapitał, więc najpewniej się udadzą, tak, a po drugie generalnie nie ma po drugie. To jest najważniejsza rzecz, tak? Żeby nasze projekty spełniały swoje cele założone. Dobra, to już wiemy, jaki jest plan rozwoju platformy na najbliższe i te dalsze lata. A powiedz mi, bo to jest też pytanie, które zadaję każdemu z gości mojego podcastu, wideocastu. Jak ty widzisz przyszłość naszego świata, tego, co nas otacza za 10 lat? Pewnie oczekujesz ode mnie, że powiem, że najfajniej by było, gdyby cały świat był stokenizowany, tak? A to ja nie wiem, to jest pytanie do Ciebie, bo okay. Każdy z nas ma inną wizję. Wizja świata za 10 lat. Powiem szczerze, że nie spodziewam się, żeby w ciągu 10 lat były jakieś takie drastyczne zmiany. To chyba jeszcze nie jest ten moment. No oczywiście świat będzie coraz bardziej cyfryzowany, tak, na pewno się pojawią jakieś nowe rzeczy, które się do tej pory filozofom nie śniły, tak jak 10 lat temu społecznościówek pewnie jeszcze prawie, że nie było, tak, to zaczynały, tak, a teraz powiedzmy najbardziej wpływowe firmy na świecie. Myślę, że blockchain dosyć mocno się rozwinie, myślę, że na Marsie zdążymy wylądować, natomiast jeszcze nie będzie kolonii. To, co mnie bardzo interesuje, to rozwój sztucznej inteligencji generalnie i interfejsów mózg, jak to się ładnie mówi? No, mózg-komputer, dokładnie tak, czyli innymi słowy chociażby Neuralink, maska. I też nie sądzę, myślę, że te technologie dalej będą w powijakach. Znaczy, jeśli chodzi o AI, oczywiście AI będzie znacznie bardziej rozwinięte. Jeszcze nie będzie, powiedzmy, wykaszać całej naszej siły roboczej, ale już myślę, że będzie blisko. Tak, także, no, w sumie z takich technologii, które są na topie teraz blockchain, sztuczna inteligencja. Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest kilka kroków do przodu jeszcze przed blockchainem, jeżeli chodzi o adaptację o adopcję w codziennym życiu. Tak? Ale to też jednak nie oszukujmy się, są w pewnym sensie trochę buzzwordy. To są buzzwordy, ogólnie tak, bo to można wchodzić głębiej. Nawet mówię z takiego wysokiego, wiesz, punktu widzenia. Nie? No tak, tak, nie wiem, tak czy siak. Jeśli chodzi o blockchain, na pewno jakąś większą adopcję znajdzie. Zresztą teraz widać chociażby, jak mieliśmy Mistrzostwa Europy, jeśli się nie mylę, to jednym było chyba ze 12 takich sponsorów strategicznych. Jednym z nich była firma bodajże Unchained, czyli właśnie jakiś tam blockchain chiński, tak? Albo generalnie firma zajmująca się jakimś no krypto, tak? Inna sprawa, że na Mistrzostwach Europy większość sponsorów tak, wymienianych to były firmy z Chin. To może być zmiana dość drastyczna w najbliższych 10 lat, gdzie te centrum wpływów się przesunie geopolitycznie, tak? Ale to już jest troszkę temat nie na ten podcast. Znaczy, to zależy, o czym dokładnie chcesz porozmawiać, czy technologicznie, czy geopolitycznie, tak? Technologicznie to też w tym roku czytałem, że po raz pierwszy, jak było podsumowanie 2020 roku, uniwersytety chińskie wypuściły większą ilość publikacji naukowych na temat sztucznej inteligencji niż uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych, które zawsze to rok w rok były na pierwszym miejscu. No tak, no jednak Chińczyków jest 3 razy więcej, tak? Oni, wydaje mi się, mocno inwestują w sztuczną inteligencję. No dobrze, no tak naprawdę to jest kwestia tego, kto pierwszy stworzy to słynne AGI, tak? Czyli... Pytanie też, jakie definiujemy, nie? Bo tutaj znowu, ale tak jak mówię, dzisiaj rozmawialiśmy o tokenizacji projektów, o tym, w jaki sposób to jest nowa ekonomia, którą można wykorzystać właśnie do pozyskiwania finansowania, którą wy współtworzycie, którą macie fajne, moim zdaniem, wizje. Jeszcze jest troszkę pracy do wykonania, choćby nawet tej technicznej, bo tutaj wejście na blockchain to jest dla mnie tak naprawdę z mojego punktu widzenia coś, co Wam udostępni bardzo dużo technologicznie. Natomiast same te procesy, które tu macie rozkminione, to jest coś ciekawego, co polecam Wam się zainteresować. Jeżeli macie jakiś własny projekt, sprawdźcie, czy może to jest dla Was droga. Jeżeli chcecie zobaczyć z drugiej strony jako inwestor, to też zobaczcie. Zapoznajcie się, bo to, co jest kluczowe, żeby podejmować decyzję o wiedzę. Poczytajcie, zapytajcie i może faktycznie to będzie ciekawe rozwiązanie. Ja ze swojej strony chyba już więcej pytań nie mam, natomiast może jedno. Co byś polecił właśnie takim osobom, które mają jakiś ciekawy projekt, który ma potencjał tokenizacyjny? Co powinny zrobić? Skontaktować się z nami, tak? Mamy, myślę, kilka osób do kontaktu na stronie i chętnie porozmawiamy. Super. Wielkie dzięki za rozmowę i powodzenia w Waszej śmiałej, odważnej próbie tokenizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań na rynku zdobywania finansów, na rynku tak naprawdę tej ekonomii współdzielenia, bo tak naprawdę z tego ekonomia współdzielenia. Dzięki wielkie za rozmowę i powodzenia. No, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.